Dawno nie witałem z kaszem odcinka. Euwe, stosunkę nie pełni w dzisiejszym odcinku. Lecimy dalej z fabułą w Among the Sleep Enchanted Edition. Pozytywka. Jesteśmy tutaj. You spin me right now. Okej. Kolejne wspomnienie. Sadkę. I to bardzo. Znowu to. Wiem. Ty, ale ty poczekaj za mną, Lesiu. Chodź tu. Lecimy. Lecimy dalej. I tu będzie też trudny etap, bo już widzę drzewa. Chyba, że to jeszcze jest co innego, bo już nie pamiętam, co będzie w tych dwóch. Chociaż pamiętam coś tam. Ale z taką przez mgłę. W sumie zaraz kończymy grę XD. Nie, no żartuję. Się, no w sumie już jesteśmy zaraz w połowie gry. W połowie gry. Ta gra jest mega nierozbudowana jakoś mega, ale ma mega ultra fabułę. Dla mnie nostalgię, sentyment. Jeszcze muszę sobie ptonka nalać. Okej, to jest to. Wiem, gdzie jestem. Co będzie dalej, nie pamiętam. To jest trzeci odcinek z Among the Sleep. Flaszka, no bo czemu by nie? Więcej flaszek, czemu nie? Siu, czy to... Góry narobi drzewo, wytyfy. Jest jakiś mój dom po roku w Rosji, czy co? Mogę na kanapę wejść jak prezes? Mogę! Jest, w ogóle właśnie, miś się tak liczuje, go widać. Pamiętam, jak rok temu siedziałem na tej samej kanapie. Tylko weź się zbij. Dziwne. Sia? Wygląda to jak mój dom, się nasz dom, ten w grze, przecież o co mi chodzi, o to mi chodzi. Pójdźmy cicho. Dobra. Będziemy cicho. Będziemy bardzo cicho. Zobaczysz, nie bój się. Będziemy bardzo cicho. Nikt nas nie znał. O, bez kitu, no. No, bez kitu. Chodź tu, ty pobakowana pufo. Kupi dywan. Really? O, tak jak czyli? Rodzice mnie skrzywdzili? Okej, okay, pamiętam to, jeśli to jest to miejsce. Tak, to jest to bardzo, bardzo fabularne miejsce. Możecie spytać, ty, ale promil, o co tu chodzi? Tak, masz rację. Tutaj mamy jakiś rys. Pan Promil nie jest na emeryturze, bo mu się zauważył. Gdzie teraz idziemy? Może tutaj? A, to już przetłumaczyłem, to już widziałem. Pamiętałem. Ja się nie, co ja mówię. Przetłumaczyłem. Czasami nie wiem, co ja mówię. Się gubię w moich słowach. Siu, kokieterka. Układamy teraz puzzle. Pamiętacie domek w lesie? No właśnie. Trzy puzzle.
Jezu, pamiętam tą cutscenkę z tego. O nie. Szczęście pamiętam, chyba jeszcze wiem jak to przejść. Jak to jest normalnie Slenderman? Tu Samara Morgan. The Ring. Okej, typiara napełnia wodę. Typiara się pochyla. Przechodzimy. Ciekawe. Ciekawe. O, to będzie chyba szybkie, z tego co pamiętam. A ja się zesrałem, że to jest jakiś pająk obbyczy. Tu pamiętam, musimy szybko przez tą wodę przebiec. Tego nigdy dostępu nie miałem, bo tam się nie da wyżej wejść. A nie, to przez to musimy szybko. Bo w tej wodzie coś jest. Tylko my na razie jeszcze nie wiemy co. Za mną, czy przede mną, czy gdzie? Nie, za mną. Tak, bo w tej wodzie czeka potwór. A stąd przyjdziemy, dobra. Gziby. Ciebie. Nie wiem, czy to moje odgłosy chodzenia, czy to kogoś innego. WTF, wytyfy. Szuflady z korzeniami, no świetny pomysł. Patrzcie. Potwór. Loch Ness. Nie, to tak naprawdę jest mutowane wielkie mega giga drzewo. Jak się zrobił? Coś siedzi w wodzie, wiecie, widzowie? Wiecie o tym? Coś siedzi w wodzie. Wiecie o tym? O! Przejście, te takie moje dziecięce, dziecinne, żeby dziecko nie spadło ze schodów, no. O, podpowiedź. Co to jest? To wygląda mi jak takie od ścieków. Tam na dole, że tu jest taki kanał jakby, tu są kraty i tu jakby coś wylatywała wolę, by to wypychało. Tu jest jakiś rysunek. Tak to mi wygląda. Z chwilę myślałem, że to jest to miejsce XT. Serio, nie pamiętam już. Miejsce dawno jest, on kupił mieć. A dobra, pamiętam to miejsce. Tak ładnie, bardzo doskonale pamiętam. Pamiętam. Co to jest? A. Bóg się na mnie zesikał. Czemu by nie? Wiem, że nie możemy na pewno spaść w lesie do tej wody, bo wtedy zginiemy. Tak, umrzemy. O, co to jest? To jest jakiś potwór? Albo drzewo? Nie wiem. Albo Y odwrócony? O, bez kitu. Siu. Musimy szybko to przejść, bo w tej wodzie coś jest. Byśmy tu wejść. Nie, bo się boję, że spadnę. Nie, bo jak ja śmiesznie chodzę. Coś mi tu zabulgotało. Dobra. To możemy gdzieś tu dać. Jej, butelka. Żeby się nawalić. Sumie nie wiem po co to tu dałem i nie wiem czy... N! Jak moje imię. Właśnie utonąłem.
To jest w chuj creepy. Miałem nie przeklinać film. Ale to byście zobaczyli coś takiego. U siebie w domu. Gdyby wasze dziecko się bawiło takim Jackiem Wackiem, czy wy byście się nie zestrali ze śmiechu? Tak, ze śmiechu. Ze strachu. No, ty wyjdź tam się. No. Jopie rodzicze. Jaki to jest straszny bydle. Wygląda z przodu jak taki zygzak McQueen. Oni się nie kolorem, nie tym, tylko ułożą twarzą. Tu mamy jakiś samochodzik fajny i lokomotywę. Lokomotywa nasza ciuchcia. Spider-Man tu był, okej, okay, wiemy. Tak, pamiętam, to był rysunek. Wyjdź mi na ten motorzac! Pocięty, ale wyjdź. Na jakiś płatwór zły, ja wkurzony mos chyba tam był i miś. Dobra, teraz musimy otworzyć to. Tak, minął łeb. Tu kolejne wspomnienie powinno być chyba. A o, DAO. Musimy nazwać coś w tej grze DAO. O, kolejne. Tak jak. Czy ten. Czy ta część zginęła w corner? Co to jest corner? Pamiętam ze FNAF, ale zapomniałem. Tak pamiętam, ale zapomniałem. Tak, Mission Impossible. Corner. Price corner. No nie pamiętam teraz, nie wiem jak wam to przetłumaczyć. Szczelna maść, coś dużego, czarnego upływające w wodzie. Okej, okay, tak zapamiętam. Wiem, wchodzę złą stroną. No i co? Co mi zrobicie? Z 12 w nocy, jak to nagrywam, jest szansa, jak mi dobrze pójdzie, że dzisiaj jeszcze skończę, że przejdę tą grę. Okej. Okay. What the fuck? Is a fair? Czy coś nie jest fair? Aha, my tu jesteśmy. Tak, faktycznie, widzicie? Mówiłem. Wszedłbym w tę wodę, ale się boję, że zginę. Ryzykować? Zwaliłem. No ale to achievementa nie dostałem za moją pierwszą śmieć, halo. To się da ogólnie zrobić bez żadnej śmieci. Mamy, dobra. Wracamy. Wracamy, wait, naprawdę tu jestem. No co, no chciałem zobaczyć co tam jest. Chyba, że da się tam coś wrzucić na wodę. I się tam przejść. Tam będzie... Przepraszam, jakiś secret, rysunek czy coś. Tego typu, tej postaci. Patrzcie, no bo tu my mamy to. Tu jest jakaś księga, coś tam. A tu mamy krzesło. Jakbym dał tu krzesło, to może udałoby mi się tam przejść. Jeśli mogę je przez... No, nie, no oczywiście, że nie mogę. Bo po co bym miał tam wejść, a tam jest coś? Chciałbym tam wejść. Teraz mi tu chyba coś przepłynie z tego co pamiętam, chociaż nie jestem pewien. Wiem jedno, że jebłem babę na pasach. Tu możemy chyba teraz zginąć. Z tego co pamiętam, chociaż nie jestem pewien. Ale tej dziewczyny, tej w różowym już tam nie było. Patrzcie, a nie, jest jednak. Nie. Ona. Czekaj. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że ona trzyma rybę, czy to jest jakaś postać? To jest postać, albo tam wisi człowiek.
Tak, tam wszedł jakiś chłopak na most. Ciekawe, ciekawe. Dobra, dobrze. To jest ta dziewczynka, ta wróżowa, ta tu. Co? Ta tu, tak. Dobra, patrzcie. Panna tu jest przy tym. Będzie to samo obraz. Przy studni, wyciąga coś z studni. Co się stało? A, pije wodę z wiadra. Wali wiadro. To jest nawiązanie trochę do naszej mamy. Nie wiem, czy wiecie, ale nasza mama ogólnie coś wypiła. Kurde, mówi coś, czyli nasza mama ogólnie jest potworem, który chce nas zabić. Nie no, żartuję. Chyba, nie wiem. Może zrobię nawet odcinek z teorii o Among the Sleep. Ej, to jest dobry pomysł. Jeśli chcecie, zostawcie dwie łapki w górę. To zrobię. Tam coś oddycha. Albo za mną. A ilustracja tu się też zmienia, okej. Ej, no przykra, straszna sytuacja, no. Serio. No szkoda mi tej postaci, no. Jego mama zaginęła. Mnie zaginęła, no. No nie wiadomo, co się z nią stało. I dziecko próbuje odnaleźć albo w swoim... Albo to jest sen, albo to jest jego koszmar. Próbuje po prostu odnaleźć swoją mamę. Bo nie wiem, czy to w realnym życiu by się też tak działo z dzieckiem. Chociaż to jest gra, więc możliwe. Ale serio. Szkoda. Naprawdę mi jest mega żal dzieciaka. Bo musi mieć serio mega psychę zrytą. Ale to tak serio, serio. Przykre. Bym się zesrał, tu bym zobaczył coś w tym lustrze za mną. Okej, kolejna podpowiedź. Patrzcie. Patrzcie. Co to jest? Debugging. Dobra. Depose. Co to jest? Jakiś karton, coś, nie wiem. Co to jest? Głowa i ucho naszego misia? Meduza? Kamera? Żółwik? Pies? Nie wiem. Niżej jakiś karton? Nie wiem. Wtyczka? Zła postać. Jakiś ten, no, ten nasz nieznajomy. W sensie nie. Nieprzyjaciel. O, to chciałem powiedzieć. Tego użyć słowa. Może. Z tego co pamiętam, tu była dokładnie tak. Flaszeczka. Tu secret. No. Nie. Chodź, idziemy się nawalić. A ty idziesz z nami. Ty tam spadniesz i ty mi powiesz, tu coś jest. To jest to samo pomieszczenie, ale tam jest Jak się zesrałem? Naprawdę się zesrałem. Naprawdę nie mogę tego zbić. Szkoda, sadkę, no. Z łóżka cię zwala i się zbijesz. Ja się zbiję, chyba że jesteś nie do spicia. A jak nie do spicia, to wiecie. Do wypicia. Nie spadaj. A, głupi jesteś? O, ciekawe. Ej, nie mówcie, że jesteśmy w tym miejscu. Nie, proszę, tylko nie to. Nie chcę być w tym miejscu. O nie, da się zbić. Okej, tylko proszę, nie bądźmy w tym miejscu. To jest tak trudne do przejścia. O,
Give me that stuff. Więcej wody. To jest pierwszy rysunek nasz, po nim się zacznie akcja. To czuję w moim przytułku dla bezdomnych. Co? Pip. Czy my tu zobaczymy za oknem mamę? Jeśli tak, to to będzie w chuj sad. To okno możecie zobaczyć. Mi się da wejść. Ono się tak jakby... Chyba się da wejść. Wiem, że się tak jakby faluje, no. A tym możemy otworzyć tu. O. Drzwi iść dalej. Jak się zostrzałem tego podświetlających. Potwór. I na dole ja i... zielony miś? I tu coś. Słyszałem coś. Ja idę z tym. I teraz jadę. Jest tam coś? Ja nie ma. A. Jest tam coś. Ej ty! What the fuck? Chcesz się napić? O chuj, to jest to miejsce. Ale mnie ciary przeszły, serio. A wiecie co jest najgorsze? My z tym czymś to będziemy się gonić. Dosłownie. A ten mi się skrzypi. Naprawdę, będziemy się z tym czymś gonić. Ej! To jest ta studnia, pamiętacie to zdjęcie? To jest ta studnia. To jest ta studnia i to jest ta kobieta. Ona się napiła i po prostu dostała tam odwałkę. Się odwaliło jej. Dobra. To my się też napijemy. Dziecek, idziesz z tym. Coś czuję, że zaraz się tak zesram. Się tak wystraszę. No naprawdę to jest to miejsce. Iść na zwiady. Iść na zwiady i dawno rysunków dużo nie było. Ani takich secretowych poukrzywanych. Jakaś podpowiedź? Coś, ktoś? Nie? Nie? Okej. Mamy dużo terenu do zwiedzenia. Bardzo dużo i ktoś nam chyba do góry. Ojciec? Ta? To wygląda jak... Kurwa, nie wiem co... Dziecko? A to co, to może być, nie wiem, jakaś zabawka? Nie, to nie może być zabawka, to musi być coś większego, coś bardziej, no. A nie zobaczyłem fajnie. Jestem załombisty jestem. Ktoś tam pływa w wodzie. Słyszę to pewnie tak. No. Zesrałem się. Ambientu i kamienia. Ej, no chodź się napijesz, no. Ty, to jest to okno, z którego patrzyliśmy. Coś oddycha i słyszałem jakby właśnie taki dźwięk. A to byłem? Przepraszam bardzo, nie przypominam sobie, byłem tam. Z drugiej strony, chyba. Słyszałem przez chwilę oddech mamy jakby. Dobra. Prawda, jestem głupi. You spin me right now. Myślałem, że on też kręci tą łapką, to by było cute. Coś się dzieje w wodzie, coś się dzieje w wodzie, coś się dzieje w wodzie. Słyszałem cię, matko Mirando. Tak, to jest Resident Evil Village, tak naprawdę. Nie no. Puzzle. Are you done?
Czy ty jesteś skończony? Czy ty skończyłeś? Czy ty już skończyłeś? Teraz zobacz. W takim razie zobacz. Klucz z odpowiednią dziurką. Trójkącik. Trójkątną dziurką. Tu nie mogę tu nic wsadzić. Wiem, jak to zabrzmiało. Halo? Żeby... O! Mogę ten klucz... Idziemy. Moja flash! A, bo dobra. Żegnaj, będę cię pamiętał. Tutaj ona mi się chyba objawi. A więc run! Kolejne sowy? Nie, to są grzyby. O to mi chodziło. O to mi chodzi. Dziwne miejsce. Czemu to będzie po tym miejscu? Ja wiem, co będzie z trzecim puzzlem. Tam naprawdę będzie tragedia katurga i ona tu chodzi i my tu możemy zginąć. Wiem. Pamiętam to. Nienawidzę tego momentu. Się takie to znaczy takie to znaczy, że ona tu idzie. Tu raczej nie powinienem iść, chyba. Bo zobaczmy, czy tu jest potrzebny klucz. Ona chyba tu jest. Nie, po lewej bazie. Słyszałem I love you, kocham cię. Ta beczka jest tu jakby od krwi widać. Albo zawartości w niej jest tu odbite. Zielony klucz, okej. Mama dające dziecku picie czy coś? Nie wiem. Matka. Mogę już wyjść, czy ja nie mogę? Weź nie stękaj. Nie jęcz ty piaro. Nie będę do tego podchodził chociaż. Zrobimy sobie to na później. Możesz, czy ty możesz? Wyszła. Wyszła skubana. Jeana. Tu jesteśmy już chyba bezpieczni. Domek, w którym jest klucz, drzewa, mostek, woda, most. Okej, okay, dziękuję. Tam musimy się udać. Okej. Wszystko spać nie będę mógł. A już spałem dzisiaj, wiecie? Bo miałem lekcję chyba z kin. Chyba z limin, tak. Miałem lekcję i spałem tylko 5 godzin. Wczoraj 4 i co? No i stwierdziłem, że byłem tak zmęczony. Tak samo wczoraj, a wczoraj wytrzymałem. Dzisiaj mówię, chrzanie to mogę, mam prawo, skończyłem wcześniej. Poszedłem spać. 4 godziny spałem, ale mi się tak dobrze spało. Tak było zimno, a takie ciepełko, bo się tak fajnie otuliłem kołdą. Tak mi się dobrze spało, no naprawdę. Nie? Nie kłamię. Pamiętam to miejsce. Jakby to było wczoraj, a to było rok temu. No stamtąd przyjdzie, prawda? Secret? Nie ma secret. Po co by mieli nam go dać? Running! Żyje! Ciekawe, gdzie ta kolorowa łódka XT.
Ale kto puka? Ktoś puka. No to we, otwórz drzwi, no. No we, no, nie bądźcie krew. Nie skłonię, że ktoś albo coś okresu dostało. Jedno rzeczy. Więcej butelek! I... Matka dziecko, albo potwór dziecko, albo matka pochylona, tak? A tu nie wiem. Co pukasz? Kto ci pozwolił? To jest ten sumek z tego domku, tam. Domek zapite dzieci, czy nie wiem, co to jest? Krzesło jakieś duże? Będzie jakby dzieci fioletowo-niebieskie i krew. W sensie wiem, że tak może to wyglądać, bo to dziecko jest owało, no nie? Tam chyba chodzi ta potwór. Chciałem powiedzieć ta matka. Przecież nasza mama nie wiem gdzie jest. Oj, zajebisty jestem i ten misiek. Oj, oj, oj. Ej, bo w sumie po co ja tu byłem? Oj, co pukasz, kurna? To w sumie ja po cholerę tu byłem. Chyba, że coś faktycznie jest w tych beczkach, jakieś dzieci czy coś. To nie jest FNAF, promil. Chociaż możliwe, że to są te dziecki i one po prostu pukają, bo usłyszały mnie. Dobra, idziemy tu najwyżej, zdychniemy. Zdychniemy najwyżej. Proszę się tam nie moczyć, tak mogę tu zginąć. Secret? Nie ma secret. Zdążyłem. Long hair, długie włosy. Long hair. Hello. It's me. Mario, co? No to Mario to już nie, ale resztę powiedziała. Ale zimno. Z oknem śnieg. Tak, padł śnieg. Widzowie, wcale nie nagrywam tego 2 lutego. Nie, wcale. Help me. Możesz znowu. Help me. To mnie strasznie interesuje. Rysunek. No weź mi tu. Czy co to jest? Wytyfy. Nothing, nic. W lasku z misiem i mama. Fuck. Ja się okaże, że ona w ogóle tu nie chodzi, XD.
widzicie, to jest ta matka z obrazu i tu jest to dziecko, które wyręcza jej książkę z tym obrazem, czy z innym, się okładką. Pomóż mi teraz natychmiast w tym momencie coś takiego. Mogę tu przejść, proszę. O, dziękuję. Ja nie mam zielonego klucza. Ja mam puzzle. Tylko, że ja potrzebuję zielony klucz. Tam powinien być zielony klucz. Ja tam czegoś nie zrobiłem. Tylko czego? Gdzie ja mogę znaleźć zielony klucz? To też jest w podejrzanym miejscu. No, zielony klucz, no. Nie mam, ale powinienem znaleźć. Czegoś tu na bank nie zrobiłem. I tam pewnie by był obrazek, kilka rzeczy bardzo ważnych, istotnych dla nas. Nie wiem. I tu nie powinniśmy iść najprawdopodobniej. Dokładnie tak, musimy znaleźć tam ten zielony klucz. Jestem tu i tu chyba nie byłem. Wcale nie byłem. Ja schowany tu i... Przerośnięte bydle, które próbuje mnie zabić. Kozak, tak, tu nie byłem. Ja tu znajdę pewnie zielony klucz. Co? Nie, no ja tu byłem. No bez kitu, to gdzie? Gdzie ja mam iść? Spróbujmy, wejdźmy jeszcze raz do tego domku, chociaż nie wiem, czy to nam coś da. Ale się zesrałem. O kurna. O kurna. Za mocne. Za mocne.